Cześć, z tej strony Filip, dla niektórych adwokat Filip Dol. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o przestępstwie stalkingu. Przestępstwie, które reguluje artykuł 190a kodeksu karnego. Pewnie zastanowiecie się, na czym to polega, przede wszystkim jaki to ma związek z panującą obecnie epidemią. Według ustawy stalking to uporczywe nękanie innej osoby lub osoby najbliższej, która wzbudza w tej osobie uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Przekładając na ludzki, stalking to dręczenie kogoś, gnębienie, sprawienie komuś trudności życiowych, czy ogólnie mówiąc hejt. W ten sposób, że osoba dotknięta czuje się prześladowana i zazdręczona, a nadto istotnie narusza się jej prywatność. Jak można stalkować? Można kogoś nagminnie fotografować, nagrywać, dzwonić do kogoś, wysyłać SMS-y z obelgami, obgadywać, czy też publicznie krytykować w dosyć agresywny sposób. Może to być publiczny hejt na daną osobę na portalu informacyjnym. Z taką sytuacją może się spotkać każdy z nas, bowiem obecnie często i chętnie komentujemy wydarzenia, zwłaszcza te kontrowersyjne czy wzbudzające emocje. Jednakże musimy pamiętać o tym, że te rzeczy nie przepadają i nie można kogoś sądzić na podstawie informacji, które są niepełne lub których podstawą jest przekaz medialny, który również oparty jest na takich niepełnych informacjach. Podobne zachowanie najpewniej służyło ustawodawcy jako podstawa zmian w zakresie przestępstwa stalkingu. Zmiany te z jednej strony polegają na dodaniu pewnych wyrazów. W ten sposób obecnie stalking nie polega tylko i wyłącznie na stwarzaniu poczucia zagrożenia lub istotnego naruszenia prywatności, ale też kreowaniu pokrzywdzonego stanu poniżenia lub udręczenia. Pytanie tylko, czy wówczas za każdym razem będziemy mieli do czynienia ze stalkingiem, czy też przepis nie będzie w jakiś sposób nadużywany. A druga sprawa jest taka, że o ile stalking był zagrożony od 3 miesięcy do 5 lat, obecnie będzie zagrożony od 6 miesięcy do lat 8. Na pierwszy rzut oka super, stalking będzie karany bardziej. Tylko że jeżeli ktoś nie zna, większość osób nie zna prawa karnego, to tak sobie pomyśli. Ale prawda jest taka, że podobnie zagrożone są inne przestępstwa o innym ciężarze gatunkowym. Na przykładu nieumyślne spowodowanie śmierci. Teraz jak sobie pomyślimy, czy takie zmiany są w ogóle uzasadnione i są racjonalne? Czy w poważnym państwie demokratycznym pewne zmiany mogą być inspirowane pojedynczym wydarzeniem, czy nie powinny być konsultowane jakąś debatą publiczną, opinią ekspertów, czy w ogóle nie powinny być to bardziej przemyślane? Pozwólcie, że pozostawię Was, drodzy słuchacze, bez odpowiedzi na to pytanie. Dzięki za spędzony ze mną czas i zapraszam do wysłuchania kolejnych nagrań.